Witajcie, kochani. Tak akurat się złożyło, że dzisiaj przypadła moja kolej, aby przeprowadzić krótkie nauczanie, żeby przemawiać do nas. Także chciałem nas wszystkich pozdrowić, wszystkich braci, wszystkie siostry. Akurat jest pandemia, więc nie możemy się spotykać w domach, nie możemy się spotykać w zborze, więc te nauczania są właśnie w taki sposób, ale cieszę się, że możemy się jak gdyby wirtualnie spotykać. Tak więc zanim zaczniemy, chciałbym Was zachęcić, abyśmy się pomodlili, abyśmy po prostu zawołali do naszego Pana, aby dał nam mądrość w zrozumieniu tego, o czym będziemy mówić, w tym, żeby też dał jak gdyby taką mądrą mowę mi, abym mógł przekazać Wam to, o czym dzisiaj chciałbym mówić. Także pomódlmy się. Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że jesteś dobrym Panem, dobrym Bogiem, że się o nas troszczysz, że nas błogosławisz, Panie, że jesteś jak dobry ojciec, który ma pieczę nad swoimi dziećmi, Panie. Dziękujemy Ci za to. Ja też chcę Ciebie prosić, abyś pomógł mi, abym mógł w jasny i prosty sposób przekazać to nauczanie, które dzisiaj przygotowałem. Daj, Boże Ojcze, aby to było ku pokrzepieniu nas wszystkich, Panie. Poprowadź mnie w tym wszystkim. Amen. Kochani, zachęcam Was, abyście otworzyli Wasze Biblię w Ewangelii Świętego Mateusza. To jest w zasadzie koniec tej Ewangelii, 28 rozdział, czyli ostatni rozdział Ewangelii według Świętego Mateusza. I będziemy czytać 18 werset. I w tym 18 wersecie czytamy takie słowa. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kochani, chciałbym się skupić w zasadzie na tym pierwszym wersecie, a w zasadzie na jego fragmencie. Chociaż nie bez znaczenia jest tutaj kontekst, w którym jest to powiedziane, dlatego przeczytałem oba te wersety. Ale skupmy się może na początku na tej części. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Widzicie, to jest trudny werset, bo nasze życiowe doświadczenia raczej uczą nas tego, że dookoła panuje chaos, czasami panuje strach. Jak czytamy historię, to widzimy, że w wielu momentach działy się rzeczy wręcz straszne. Czytamy o wojnach, czytamy o trzęsieniach ziemi, czytamy o ogromnej liczbie osób, która zginęła w takim czy w innym wypadku. I w zasadzie, kiedy obserwujemy to wszystko, to może nas ogarnąć trwoga i wtedy nachodzą nas różnego rodzaju myśli. W stylu, no właśnie takim, że panuje chaos, że świat się rozsypuje, jest nawet wręcz w Polsce takie, ludzie lubią posługiwać się takim słowem koniec świata, lubią używać takiego wersetu, takiego, przepraszam, nie wersetu, tylko takich słów, koniec świata, wydarzyło się to i to. My też często, jak siadamy albo czytamy informacje, to słyszymy, że zginęło tyle, a tyle osób, zmarło na koronawirusa albo z jakiegoś innego powodu. I wtedy u nas, chrześcijan, mogą się rodzić wątpliwości. Mogą się rodzić wątpliwości, czy faktycznie Bóg kontroluje to wszystko. Czy faktycznie Bóg ma nad tym wszystkim kontrolę, czy to wszystko się dzieje za zgodą Bożą, albo rodzą się pytania, czemu Bóg nie interweniuje. I powiem Wam, że
Ja wierzę. Czy te wersety mówią jasno za siebie? Dana nam jest wszelka moc na niebie i na ziemi. A to oznacza, że nic się nie dzieje bez Bożej zgody, bez Bożego przyzwolenia. Ale zanim wejdziemy w szczegóły, chciałbym się podzielić takim spostrzeżeniem, bo wierzę, że z perspektywy nas możemy świat podzielić na jak gdyby dwie części. Wiemy, że istnieje Kościół powszechny, którym są wszyscy wierzący, szczerze wierzący, ludzie, którzy nawrócili się na nowo, narodzili się z Ducha Świętego. I to jest Kościół. I tacy ludzie stali się obywatelami Królestwa Bożego. I wiemy, że prawa, jak gdyby, które dotyczą ludzi, którzy są obywatelami tego Królestwa Bożego, są troszeczkę inne niż świata, niż prawa, które rządzą światem, czyli światem ludzi nienawróconych, ludzi, którzy nie wierzą w Boga lub go nie poznali po prostu do tej pory. Wierzę, że te dwie rzeczy trzeba rozdzielić. Bo z jednej strony można powiedzieć, że świat, który jest w tej chwili, jest przedmiotem Bożego zainteresowania, jak najbardziej. Ja wierzę, że świat, czyli ludzie niewierzący, to jest świat, do którego Bóg non-stop przez cały czas stara się przemawiać, aby ludzie się nawracali, aby go poznawali, aby go przyjęli jako swojego Pana. To jest jak gdyby dialog, który Bóg cały czas prowadzi ze światem, światem ludzi niewierzących. I Bóg czyni to na bardzo wiele różnych sposobów, czy to przez ludzi wierzących, czy też działa na nich bezpośrednio, poprzez Ducha Świętego, przekonuje ich o tym, że ten świat po prostu nie może powstać z niczego, że nie jest możliwe, żeby coś, co jest uporządkowane, coś, co jest harmonijne, tak po prostu powstało z przypadku. Jest to po prostu niemożliwe. I jeżeli świat odrzuca Boga, to tym samym się jak gdyby od niego odsuwa. I wtedy na świat niestety też przychodzi sąd. Właśnie z powodu tego, że świat odrzuca Ewangelię. I my żyjemy w takim miejscu, jak gdyby, w którym te wszystkie rzeczy się zbiegają, one jak gdyby dzieją się równolegle. Z jednej strony chrześcijanie starają się głosić Ewangelię, z drugiej strony są ludzie, którzy ją jak gdyby zupełnie odrzucili, nie przyjmują ją i tak dalej. Ale ten świat jest jak gdyby tak zbudowany, że albo jesteśmy bliżej Boga i wierzymy w Niego, albo gdzieś się od Niego oddalamy. I jak gdyby ci ludzie, którzy podejmują decyzję o odrzuceniu Ewangelii, oddalają się od Boga i sami nie wiedzą w zasadzie, w którym kierunku zmierzają. A po prostu ten świat, w którym nie ma Bożej obecności, jest światem, który jest zgubiony. I to jest świat, który jak gdyby szatan przejmuje zawsze. Innymi słowy, nawet można powiedzieć, że to nie do końca jest sąd, po prostu tylko konsekwencja jak gdyby ludzkich decyzji, ludzkich błędnych decyzji, którzy nie chcieli iść za Bogiem, nie wiedząc po prostu, że inna droga jest dla nich zła, inna droga jest dla nich zgubna. A na tej innej drodze po prostu działa diabeł. On wykonuje swoją pracę, on też chce jak gdyby zbudować swoje królestwo i jemu zależy na tym, żeby jak najwięcej ludzi umierało, czy to nie znając Boga, czy właśnie ludzi takich, którzy Boga nie chcą przyjąć. To jest cel diabła, żeby jak najwięcej ludzi umarło, nie poznawszy Boga, albo żeby go odrzucili i umarli. To jest cel diabła. Boży cel jest zupełnie inny. Boży cel jest taki, żeby ludzie żyli, żeby się nawrócili, żeby poznali Jezusa Chrystusa, żeby przyjęli Jego sprawiedliwość, przyjęli Jego odkupienie, które Bóg przygotował dla nich na krzyżu. I to jest jak gdyby jedna perspektywa, z której możemy patrzeć na te wersety.
Dana nam jest wszelka moc na niebie i na ziemi, prawda? Ale jest też druga perspektywa. I ta druga perspektywa jest związana z ludźmi wierzącymi, z Królestwem Bożym. I tutaj też się możemy zastanawiać, bo też słyszymy, że a to czasami niektórym osobom mogą się przytrafić jakieś nieszczęścia. Czasami słyszymy, że też ktoś po prostu umiera. I powiem wam, że ja wierzę w dwie rzeczy. Pierwsze to jest to, co mamy w ogóle o tym myśleć. Czy możemy myśleć o tym, że jak gdyby Bóg traktuje swój Kościół tak jak świat, czyli tak jak ludzi niewierzących. Ja wierzę, że tak nie jest. W związku z czym, jak mamy patrzeć na to, jeżeli umiera ktoś wierzący, umiera, nie wiem, właśnie na COVID albo na tego typu chorobę, możemy się zastanawiać. I powiem wam, że ja kiedyś też sobie takie pytania stawiałem. Parę lat temu zmarła pewna bliska mi osoba, i wtedy też jak gdyby stanąłem przed Bogiem. Oczywiście na początku, kiedy takie rzeczy się dzieją, to są w nas spore emocje różnego rodzaju, i żeby coś od Boga odebrać, musimy się troszkę uspokoić, musimy troszkę dystansu do tego nabrać, żeby po prostu rozmawiać z Bogiem. I Bóg też odpowiada. On odpowiada po jakimś czasie, on odpowiada po tym, kiedy już jak gdyby ta sytuacja się uspokoi troszkę, kiedy te emocje opadną. Bóg oczywiście odpowiada. I powiem wam, że dużo pytań wtedy akurat miałem okazję Bogu zadać. Modliłem się, zadawałem pytania, dlaczego? Dlaczego tak, dlaczego teraz, dlaczego w taki sposób i tak dalej. I to jest normalne. Kiedy mamy relacje z Panem, wierzę, że powinniśmy takie pytania zadawać. Kiedy mamy relacje z Panem, mamy tą okazję, żeby Go pytać o to wszystko. I powiem wam, że dostałem od Boga ciekawą odpowiedź. Odpowiedź, która w zasadzie była odpowiedzią na wszystkie te pytania, a jednocześnie na żadne pytanie jak gdyby wprost nie odpowiedziała. Bo odpowiedź, którą od Boga dostałem, była taka, że Bóg kieruje się dobrem człowieka. Kiedy Bóg podejmuje decyzję, Bóg kieruje się dobrem człowieka. I ta odpowiedź jest w zasadzie tym, czym chcę się z wami dzisiaj podzielić. Bo my widzimy pewne rzeczy z naszej własnej perspektywy. My widzimy, że pewne rzeczy funkcjonują albo działają tak, a nie inaczej, a Bóg widzi przyszłość. I Bóg kieruje się tym, co dopiero ma się wydarzyć. Dlatego jeśli Bóg podejmuje jakieś decyzje, to podejmuje te decyzje właśnie dlatego, żeby coś dobrego z tego wynikło w przyszłości, albo być może, żeby pewne złe rzeczy się nie wydarzyły. I tym właśnie Bóg się kieruje, podejmując często, no nazwijmy to dla nas trudne decyzje, prawda? Albo takie, które nam jest trudno zaakceptować. Ale właśnie takimi kryteriami Bóg się kieruje. I tu nie chodzi tylko o nas, nie chodzi tylko o te osoby, które umierają, ale chodzi o cały ogół wszystkich osób, na które pewne rzeczy mogą wpłynąć, pewne decyzje. Po prostu Bóg się kieruje dobrem człowieka. Także, kochani, nic się Bogu nie wymyka spod kontroli. On ma cały czas kontrolę nad tym, co się dzieje. Oczywiście ja nie mówię tutaj o tym, żeby, skoro my wiemy, że Bóg ma wszelką władzę na ziemi i tak dalej, to my możemy pewne rzeczy lekceważyć, możemy nigdy nie umrzemy, prawda, nic nam nie grozi i tak dalej. Nie, nie, nie. Bóg pysznym się sprzeciwia. Pokornym daje łaskę. Biblia mówi też, żeby Boga nie wystawiać na próbę, bo my możemy sobie pomyśleć, ok, ja jestem chrześcijaninem, prawda, mnie żadna choroba nie dotknie, Pismo Święte mi obiecuje, że zaraza nie przyjdzie do mojego domu i tak dalej, w związku z czym ja nie muszę się stosować do różnych obostrzeń i tak dalej. Ja wierzę, kochani, że jest troszkę inaczej. Wierzę, że Bóg daje nam po pierwsze zdrowy rozsądek. Po drugie, Słowo Boże mówi właśnie, że Bóg pysznym się sprzeciwia. A po trzecie,
Pismo Święte mówi, żeby Boga nie wystawiać na próbę. W związku z czym ja wierzę, że my po prostu musimy, patrząc na ogół tego, co mówi Słowo Boże, stosować się do pewnych reguł, do pewnych zasad. Wierzę, że wtedy, jeśli my tą naszą część wypełniamy, to nic się nam oczywiście nie stanie. Natomiast, tak jak mówię, nie powinniśmy Boga wystawiać na próbę, to na pewno, i powinniśmy też, nawet Słowo Boże mówi, żeby szanować władzę, więc powinniśmy się stosować do tego, co władza mówi, jeśli to nie koliduje oczywiście, czy to z głoszeniem Słowa Bożego, czy z zasadami naszej wiary. Natomiast we wszystkich decyzjach, które Bóg podejmuje, Bóg kieruje się dobrem człowieka. I tymi dwoma rzeczami, czyli tym, że Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą, tak jak mówi to słowo, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, tym chcę się z wami dzisiaj podzielić, oraz tym, że nawet jeśli Bóg podejmuje trudne decyzje, to Bóg zawsze kieruje się dobrem człowieka i z każdej takiej trudnej decyzji zawsze wyniknie coś dobrego. Niech was Bóg błogosławi.